Co dodaje ci pewności siebie? Pieniądze. Bawi cię blok ekipa? Tak. Na co patrzysz u dziewczyn? Mam dziewczynę, więc patrzę tylko na nią. Jaki dyplomata. Czy starsi zasługują na szacunek tylko ze względu na wiek? Nie, no bo może się trafić stara kurwa przecież, nie? To coś ogólnie wiek jakby może, że ktoś żyje, przeżył dalej, to się potem z roku na rok okazuje, że to nie jest takie łatwe się rozwijać ten, ale myślę, że jakby sam wiek to nie. Jak czujesz się w drzemie między Ero a Young Iggy? Się czuję, no. Jestem. Wyrzuciłbyś gościa z zoo, gdyby był gejem? Bery! Na najebkę piwerka czy gołda? To klasyk powódzi mi odpierdala, ale piwo śmierdzi, drinkuję. Ostatnio albo wino czy prosecco. Czego najbardziej brakuje dziś nawijaczom? Jaj. I skilla. Miasto poza Warszawą, gdzie czujesz się jak u siebie? Bardzo dobrze się czuję w Krakowie. Najlepszy numer Żelbetona? Jeden? No myślę, że cały projekt Joseph Bobon to są same zajebiste numery. Kozackie, najlepsze. Najlepszy raper w Polsce. Czy zdarzały się bójki wewnątrz co? Nie, no gdzie? Odbierasz połączenia od numerów, których nie znasz? No. Powrót z melanżu. Autobusy nocne, cierp, nigdy... Uber z buta. Cierp Uber. Już wyrosłem z tego. To w ogóle mój chyba dojrzewanie zaczęło się w momencie, kiedy stwierdziłem, że nie wychodzę na melanż, jeżeli wiem, że nie mogę z niego wrócić taksówką. Gracie w piłkę. Na jakiej pozycji? Gruby na bramkę. Najchujowszy z Avengersów? Spider-Man. Bo on w tych nowych chyba był, nie? Bo to mi się... No, to myślę, że Spider-Man. Po prostu tak pizdę taką z niego trochę zrobili. Może chociaż to... nie byłem na ostatnich, bo nie chciałem iść ze swoją dziewczyną i ona nie chciała. Dziaba, którą chętnie byś przykrył. Przykryłem jedną. Nie ze względów jakichś ten, tylko po prostu zakryłem, bo nie muszę się z niektórymi rzeczami obnosić tak, żeby każdy wiedział po prostu. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłeś dla laski? Zakochałem się? Pierwsze skojarzenie ze słowem feminizm. O Boże, jakaś łysa, krzycząca baba. No, tak. Ekolodzy przesadzają, czy słusznie biją na alarm? Przepraszam, gruba, brzydka lesba. O, tak. Ekolodzy przesadzają, czy słusznie biją na alarm? Na pewno słusznie. Wiecie, żeby w ogóle jakkolwiek ziemia przetrwała, to ludzie się powinni przestać rozmnażać. To jest jedyny ratunek dla ziemi, czyli zniknięcie z niej człowieka. Oni powinni bić na alarm, żeby masowe samobójstwa były. To jest jedyny słuszny alarm. Ale nie, no trzeba jakoś... wiesz, myśleć o tym, bo jednak to jest nasz dom, mimo że nam się wydaje, że to zawsze tak było, no tak nie było i nie będzie. Wysysamy z ziemi wszystko, wszystkie minerały, wiesz, no to się zaraz skończy, no ciekaw jestem, czy wiesz, czy jest jakaś alternatywa, co jak się skończy woda pitna. Nagrałbyś numer dla Pizza Hut Records? No ale to musieliby, kurde, mi sosem, kurde, słodko-kwaśnym posypać tak, że wiesz, że... Ogólnie, no pewnie, nie wiem, czy bym chciał sobie wpisać tam Pizza Hut Records, nie? Ale no jakieś takie rzeczy... To tak, no. Młody TD czy młody Sokół? Ja nie słuchałem jakoś, wiesz, Sokoła. Jakby bardziej słuchałem Hempgru. I Tedego potem słuchałem, ale to też już nie takiego młodego Tedego słuchałem. Ciężko mi jest to powiedzieć. Chociaż jak słuchałem ostatnio Chleb Powszedni, to myślę, że prędzej młody Sokół niż młody Tedy. Mhm. Poszedłbyś na plażę dla naturystów? A byłem nawet kiedyś. Ja się niczego nie wstydzę. Kąpałeś się kiedyś w Wiśle? Chyba nie. Na twoim weselu byłoby disco polo? No oczywiście, że tak. Ja w ogóle chciałbym mieć wesele bez ślubu. Do zrobienia. Najmądrzejsza rada, którą usłyszałeś od matki? No kilka rzeczy mi takich powiedziała, że na pewno z nich dużo czerpię. Ale takiego jednego, czegoś nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Pewnie to mamusiu oglądasz, więc pewnie mi napiszesz od razu, jaka była to rada i pewnie będziesz miała rację, jak zawsze. I dużo lajków, jeśli się stanie, to na pewno. O czym nagrałbyś kawałek z Taco Hemingwayem? O Warszawie, myślę. Z różnych perspektyw. Okej, dziękuję. Dziękuję.